jestem Maciek, a to jest film o tym, jak to jest jeździć rowerem po mieście. Czerwone światła. Wiecie, że Warszawa jest trzecim najbardziej zakorkowanym miastem w Europie? Nic dziwnego. Spójrzcie, jak mało czasu mi dali na przejechanie całej Marszałkowskiej. Run. O! Niektórzy tak dużo czasu spędzają stojąc na czerwonym, że z nudów zaczynają bawić się klaksonem. Nie spinaj się o pierdoły. Przyjrzałem różne filmy z rowerów na YouTubie i większość ludzi spina się tam o takie pierdoły typu: o mój Boże, wjechał 20 cm na moją ścieżkę. Jednak jeżdżąc na rowerze, jedyne rzeczy, na które zwraca się uwagę, to babcie, które idą środkiem drogi rowerowej z prędkością dziadka w tiką. Piesi. Przepuszczanie pieszych na tych ich mikropasach jest jak robienie sobie własnych, osobistych czerwonych świateł, ale ludzie wyglądają wtedy na szczęśliwych. Proszę. Przejazd po zebrze. Nigdy nie zsiadałem przed pasami, lecz pewnego dnia podczas rutynowego przejazdu prawie dosięgnęła mnie ręka sprawiedliwości. Nie, proszę pana. No dobra, spróbujmy zejść. Dalej, Maciek, jeszcze zdążysz? Nie tak szybko? Miejmy nadzieję, że nikt tego nie wrzuci na tubę. Wiecie co? Nigdy więcej, mam to gdzieś. Dzwoń się po gliny. Teraz chłopaki, będzie.